Mariusz Pugianowski po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą KSW 64. No to tak teraz już chyba 90% pewności mamy, że w końcu ten pojedynek się odbędzie, no bo ostatnio też tak było, że po ważeniu wszystko było dobrze, dopiero następnego dnia się popsuło. Pojedynek uznam, że się odbył, jak już będzie po mojej, no do klatki wejdziemy, klatka się zamknie, no do samego końca nie wiadomo, no może akurat już nie przesadzajmy, już nie bądźmy tacy pesymistyczni, że nic tam to nie wyjdzie, nie, powinno być, wszystko będzie dobrze, mi bynajmniej nic nie doleka, jestem zdrowy, sparingi, okres treningowy przepracowany były dobrze, mogę wchodzić śmiało, z pełną świadomością, że dam wszystko z siebie. Bombardier powiedział, że nie będzie chciał przekraczać 140 kg, a jednak 148 kg. Ty jesteś zaskoczony, że aż tak dużo waży? Dla mnie nie ma to znaczenia. Ja akurat dzisiaj rano wniosłem 117-118 kg. Dzisiaj, teraz, w tym momencie jest około 120 kg w tą czy w tą. Jutro wniosę 118-119. Jest to dla mnie idealna waga, żeby się bić z nim pod kątem wydolności, siły, wytrzymałości. Do Jurasa miałem 115 kg. Tutaj jest 4-5 kg więcej, bo potrzeba tej 5 kg. Dla mnie to jednak tej sporo tej siły jest. No i uważam, że powinno być dobrze. Tym razem jest zawodnik rezerwowy, jest to zawodnik bardzo mocny, uznany, Sandu Lungu, który też waży ponad 150-154 kg. Myślisz, że w przyszłości to będzie jeden z twoich rywali? Ktoś to może wiedzieć, zobaczymy, jak się moje losy potoczą tutaj w KSW. Jak kontuzji żadnych nie będzie, jeszcze kibicom dostarczę fajnych emocji, ale na razie skupiam się na tym, co będzie jutro. Nie wybiegam poza 23 na razie. Nie wiem, czy widziałeś, ale Bombardier miał sesję treningową z Arturem Szpilką. Oczywiście, że mój wywiad doskonale dobrze działa, więc wiem, jak ten zawodnik się zachowuje. Oczywiście, że można podpatrzeć. On podpatruje moje treningi na 100%, moje social media śledził. No i ja tam treningi cały czas składam. Jak nie tarcze, to zapasy, jak nie zapasy, to parter i ciągle coś tam. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy ogląda, czy nie ogląda. Łukasz Jurkowski mnie trenował. I obok siebie trenowaliśmy razem. I nie miało to największego znaczenia. Wchodzi się, klatka się zamyka i ogień. Bombardier jest jedną wielką niewiadomą. Czego ty się po nim spodziewasz? Wszystkiego. Tak naprawdę mogę się wszystkiego po nim spodziewać. Jedni mówią, słaby zawodnik, to tamto. Nie, nigdy nie można nikogo lekceważyć do samego końca. Nawet najsłabszy zawodnik może gdzieś tam czasami w strachu odmachnąć tą ręką, a przy tej wadze, w wadze ciężkiej, gdzie się waży 100 parę kilogramów, a on waży 150, może być ciężkie KO. Kilka lat temu, jakbyśmy pomyśleli, że będzie rywal dla Mariusza Pugianowskiego, który w walce z Mariuszem nie będzie miał przewagi kondycyjnej, to chyba byśmy nie uwierzyli, a wiadomo, że to będzie tego typu walka. Być może tak będzie, że to będę miał przewagę kondycyjną. Nie boję się pełnego dystansu, tak jak już sami widzieliście, że mam kondycję, żeby walczyć na pełnym dystansie i to z lżejszymi zawodnikami. Przykładem był Jai Silva, który ważył 105-106 kg, no i musiałem z nim na pełnym dystansie. No i 2-3 rundy dla mnie, no ostatnio nawet prawie 3 rundy z Łukaszem Jurkowskim, więc jednak trochę tej kondycji mam, bo orłem kondycji, a bynajmniej waga ciężka jest bardzo specyficzna. Nie zawsze ta kondycja, która jest na treningu, sprawdza się podczas walki. Chwila nieuwagi, za szybkie tempo narzucisz, no i się wtedy zdycha. No a tutaj chyba będzie dobrze, już takim żółtodziobem nie jestem. Potrafię trochę dozować tą kondycję. Jak będzie wyglądały te ostatnie 24 godziny? Masz jakieś takie swoje specjalne rytuały przed walką może? Nie, mam tylko po prostu normalne, zdrowe jedzenie, żeby się sobie kuku nie zrobić. Jakieś tam słodycze, wszystko, takie brudne jedzenie jest odrzucone. Czysto, lekkostrawne. No i do przodu, żeby ta waga nie poleciała, żebym wody nie złapał, sól odstawiona, wszystko. Ma jutro być 119-120 kg. Czuć się tak jak dzisiaj. Ja bym już mógł dzisiaj tak naprawdę wchodzić. No jest to troszeczkę takie trochę ciężkie to czekanie, bo już jesteś gotowy, zwarty, nabuzowany i chciałbyś się szybko zwejść, zrobić robotę. A tu trzeba jednak do jutra poczekać, bo tak musi być. Już trochę kibiców weszło na ceremonię ważenia, ale wiemy, że w sobotę kibice pewnie w większości zapełnią tutaj Atlas Arena, a kibice to jest zawsze to, co napędzało Mariusza Pugianowskiego. Oczywiście dzięki tym kibicom my istniejemy. Gdyby tych kibiców nie było, nie byłoby tego MMA i tego wszystkiego, całego zamieszania, całej otoczki. No i dzięki kibicom to właśnie jest i to przede wszystkim dla nich się to robi. No i całe to przedsięwzięcie tak się dzieje. Nie wiem, czy wiesz, ale w jednym z wywiadów Bombardier zaprosił cię do Senegalu. Być może na walkę, ale bardziej tak, żebyś zobaczył między innymi te ich zapasy lamp. Przyjąłbyś to zaproszenie? Oczywiście, że jeżeli takie zaproszenie padnie, oczywiście, że przyjmę i nawet chciałbym wyjść na tą ich arenę i sprawdzić. Widzicie, te no, zapasy nie są mi obce. W zapasach się bardzo dobrze czuję. Czy w klasyku na początku, pierwsze 3-4 lata zapasy klasyczne robiłem, więc zapasy nie są mi obce i naprawdę lepiej się czuję w zapasach jak w boksie. Ze mnie bokser jak z koziej dupy trąba, a bardzo dobrze czuję się w zapasach. Dobrze się czuję w zapasach. Na pewno nie ustąpiłbym. Czyli na ewentualny rewanż w LAMP byłbyś gotowy? Jeżeli taka propozycja padnie, czemu nie? Do odważnych wiatr należy, a ja lubię wyzwania.